Dzień przed tragicznym wypadkiem Diana i Dodi Al-Fayed wylecieli z Sardynii, na której przebywali na urlopie, do Paryża, gdzie mieli spędzić czas przed powrotem Diany do Wielkiej Brytanii. Księżna bowiem tęskniła za swoimi synami i pragnęła ich zobaczyć po miesięcznej rozłące. Na lotnisku przywitał ich tłum fotoreporterów. Choć szybko odjechali do hotelu Ritz, ich samochód otoczony był motocyklami, na których siedzieli paparazzi. Wówczas Diana rzekomo powiedziała do osób w jej otoczeniu, że zaraz ktoś tu zrobi sobie krzywdę. 30 sierpnia rozpoczął się spokojnie. Diana i Dodi Al-Fayed nie mieli skonkretyzowanych planów. Jeździli po paryskich ulicach tak, by zmylić tłum dziennikarzy. W pewnej chwili, gdy księżna była u fryzjera, jej partner wymknął się do jubilera, by odebrać pierścionek wart 125 tysięcy funtów. Być może tego dnia chciał się jej oświadczyć? Ten scenariusz wydarzeń został jednak później odrzucony ze względu na wiele okoliczności niesprzyjających tej teorii. O 19:00 para opuściła hotel i udała się do luksusowego apartamentu Dodiego. Po kilku godzinach zakochani stwierdzili jednak, że nie zniosą tłumu fotoreporterów i postanowili wrócić do królewskiego apartamentu w hotelu Ritz. Tam również natknęli się na sforę paparazzi. Weszli na chwilę do hotelowej restauracji, by zjeść kolację przy butelce szampana. Szybko jednak opuścili lokal, gdyż okazało się, że dwóch gości lokalu to fotoreporterzy czekający na księżną i jej partnera. Posiłek ostatecznie zjedli w hotelowym pokoju. Dodi opracował plan. Chciałby w momencie ich wyjazdu pozbyć się paparazzi i wypuścić drugi samochód sprzed wejścia głównego, który miał zmylić tłum fotoreporterów. Plan ten jednak nie powiódł się. Ostatnie minuty z ich życia to wielki chaos. Wszyscy, którzy oglądali materiał z kamer monitoringu, twierdzą, że sytuacja jest pozbawiona jakiejkolwiek kontroli. Bliscy Diany ocenili jej zachowanie w samochodzie jako wzburzone, bliskie płaczu i załamania. O 12:30, tuż przed wejściem do Mercedesa S280, kierowca Henry Paul powiedział do fotoreporterów: możecie za nami jechać, a i tak nas nie dogonicie. Wiele źródeł donosi, że mężczyzna już wcześniej był pod wpływem lekarstw i dużej ilości alkoholu. Kiedy ruszył spod hotelu, grupa fotoreporterów rozpoczęła pościg za limuzyną. Jadący z prędkością 180 km na godzinę Mercedes uderzył w filar tunelu Alma. Auto eksplodowało. Dodi leżał nieżywy na siedzeniu za kierowcą. Ciało księżnej zakleszczyło się między przednim a tylnym siedzeniem. Na początku Diana zdawała się być półprzytomna. Z jej ucha oraz nosa wydobywała się krew, lecz obrażenia nie wskazywały na to, że życie księżnej może być zagrożone. Do 8 otaczających ją fotoreporterów, którzy nadal robili jej zdjęcia, podobno powtarzała słowa: zostawcie mnie w spokoju. Obrażenia Diany okazały się jednak bardzo rozległe. Księżna zmarła o 4:00 nad ranem w paryskim szpitalu. Miała zaledwie 36 lat.